Elif 1108 streszczenie odcinka. Prawniczka Melek odwiedziła Haktanirów pod nieobecność najmłodszego z rodu. Keremowi to się bardzo nie spodobało, dlatego postanowił się z nią skonfrontować. Fikre otworzyła mu oczy. W 1108 odcinku Elif Kerem jest wściekły, że Fikre odwiedziła rezydencję i przepytywała jego rodzinę. Jedzie do kancelarii, żeby zakazać adwokatce dalszych kontaktów. Fikre jednak zwraca jego uwagę na pewien szczegół dotyczący rzekomo sporządzonej przez Melek umowy. Kerem traci dotychczasową pewność co do winy Melek i postanawia pomóc adwokatce w dojściu do prawdy. Tymczasem Akin odwiedza Birczę i zaprasza ją na śniadanie. Dziewczyna jest tak zaaferowana, że przekonuje go, że podczas jego nieobecności zaczęła się z kimś spotykać. Na antenie TVP emitowany jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif uciekły ludziom Tarika i zaczęły nowe życie. Widma przeszłości nie do końca je opuściły. W ich życiu pojawiła się Asli, która zaczynała jako nauczycielka Elif, a dziś jest asystentką Kerema. W domu Masajd zamieszkała jej siostra Kiimet Ozłem Sawas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Teraz chce się zemścić za to, co wydarzyło się w przeszłości i ukryć przed Masajd, kim naprawdę jest jej dawna służąca. Elif, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca. Elif odcinek 1108. Czwartek, 9 grudnia 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie.